Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka Damian w cudownym nastroju. Witam was w trybie kariery. Zagramy sobie dwa mecze i to będzie tyle. Jestem wkurzony przez to, co wydarzyło się w fucie. No naprawdę, to jest jakaś masakra. Jeśli zostanę wyrzucony z meczu w trybie kariery, to ja już... Ja nic po prostu nie mówię. Dobrze, trzeba trenować z Drągowskim, ponieważ chłopak ma potencjał. Wystawię go w dzisiejszym spotkaniu, ponieważ, no jak sami widzicie, już ma prawie overall 75. Wydaje mi się, że to kwestia dwóch, trzech treningów i właściwie zostanie to zakończone. Z kim nas czeka teraz spotkanie? Rzućmy okiem na terminarz, no. Aha, Sampdoria, okej, okay, no te spotkanie z Juventusem, nie oszukujmy się, było ciężkie. Jeden gol, szczęśliwy, z rzutu wolnego, jednak teraz gramy u siebie z Sampdorią. No ja jednak potrzebuję punktów, więc spotkanie zagram wyjątkowo. Dobra, szybciutko ustawię poziom na klasę światową i na bramce zagra Drągowski. Jak widzimy, Chalanolu w świetnej formie i o to właśnie chodzi, no. Bartek, daj czadu. Dobra, jako że Baka również jest w takiej samej formie co Hakan, wystąpi w pierwszym zespole. Nareszcie mogę was przywitać na San Siro. Niestety ostatnie spotkania grane u siebie kończyły się marnym rezultatem 1-1. No dzisiaj się to zmieni. 2-0, 3-0, no i wchodzimy do pierwszej piątki. Taki jest plan. Hakan Chalanolu po wspaniałych ostatnich występach jest oczywiście w centrum uwagi. Obrońcy, no z pewnością zwiększą krycie tego piłkarza, ale ja się im nie dziwię. Gwiazda rośnie na naszych oczach. Jeśli trafi, 5000 łapek w górę, Chalanolu! Ale nie powiedziałem, w co trafi, trafił w bramkarza, no to... nie no, taki to ze mnie dowcipniś jest. Ulala, Caligiuri, potężna bomba z dystansu, rzut rożny w 20 minucie. Piękna postawa włoskiego pomocnika, no szczerze to nie spodziewałem się, że bramkarz będzie miał aż takie problemy. Muszę to robić częściej. Chalanolu pięknie się pokazał, schodzi do środka, uderzenie, no nie, 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 niestety. Za duży nacisk obrońców, nic z tego nie wyszło. Chalanolu, powtórka z rozrywki, cholera jasna. Uwierzcie, że ja nim będę próbował, ponieważ no, jeśli piłkarz ma strzały z dystansu ocenione na około 90, no to aż żal nie próbować. Dajesz, Menes, odebrał piłkę obrońcy, no czeka na lepiej ustawionego się partera, tak jest, Baka. Oddaje piłkę, Chalanolu, zejście dość, cholera jasna, skurczyły. Okej, nadchodzi 60 minuta, to oznacza, że przeprowadzę dwie zmiany. Na boisko wejdzie Balotelli oraz Montolivo, opuszczą je Baka razem z Bonaventurą. Balotelli, doskonale wiemy, że potrafi przepięknie podać piłkę Montolivo. Balotelli, dobry dla niego dystans, pakuje piłkę do siatki. Mario Balotelli w 79 minucie daje drużynie prowadzenie. Chłopaku, nie mam pojęcia, jak ty to robisz, jednak dziękuję, że to robisz. No zobaczmy, on uderzył z miejsca. Stanął, nawet nie stanął. Podszedł, tak przyczajony tygrys, no i huknął. Viviano nie miał nic do powiedzenia. To jest naprawdę fenomen. Balotelli odżywa, oczywiście dzięki mnie. Moisander, były piłkarz Ajaxu Amsterdam, świetnie się spisał w obronie. Ależ Rodriguez przyjął na klatkę piersiową. Jest zagranie w pole karne, strzał ponad bramką, nie ma co się martwić. Jest 1-0. Drągowski z pewnością zaliczy ten występ na plus, to znaczy nie chwal, a jednak mogę chwalić dzień, ponieważ słońce już zaszło. 1-0, bohaterem spotkania Mario Balotelli i oczywiście tym golem napastnik zafundował sobie miejsce w kolejnym meczu. Wybacz Baka jednak, no Mario wystarczyło chyba 10 minut. Klasycznie rzut okiem na juniorów, jest jakiś wysoki potencjał, 87, okej, okay, goalkeeper, ale zawsze coś. A jeśli chodzi o włoszczyznę, o proszę, z tego chłopaka może być niezły kreator, o jeny, o tym to nawet nie mówię. I co tam, kolejny golki. Milan już prawie w pierwszej piątce, plasujemy się na szóstym miejscu, jest okej, okay, raport dotyczący juniorów, zobaczmy, ocena ogółem 55-59, no, najbliżej drużyny seniorskiej jest obecnie Francesco Rossi, lewy obrońca, no z pewnością chłopak ma potencjał, 79, no, sprowadzić go do pierwszej, nie, no będę go trenował na razie. Jak będzie miał 18 lat, to pomyślimy o ściągnięciu. Widzimy, że Balotelli ściga już Mandzukicia, 7 bramek, wiecie co, teraz hat-trick i Mandzu już może się chować. Tak patrzę, to Lazio remisuje z Empoli, Juventus traci punkty z Palermo. No, cudownie. Mecz na wyjeździe Scarpi. Wydaje mi się, że mogę to spokojnie przesymulować. Balotelli w pierwszej drużynie, no to co? Czy będzie hat-trick? Trzymamy kciuki, jak widzimy, mamy już grudzień. Ohoho. Zimowe okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, jednak tak szczerze to rozmawiałem z zarządem i nie planujemy przeprowadzić jakichś większych zmian, ponieważ obecna drużyna gra
gra dobrze i nie widzę sensu zmieniania podstawowej jedenastki, choć właściwie jakieś wzmocnienie na ławkę rezerwowych by się przydało. Proszę, proszę. Borriello zastępuje Wilczka, Baka Meneza, Balotelli w 74 minucie i o tym właśnie mówiłem, dlatego Mario musi grać w pierwszym zespole, 1-0, no ponownie. Słabo, naprawdę słabo, ponieważ taki zespół powinien zostać ograny zdecydowanie, jakieś 3-4-0, ale okej. Okay. Dobra, to jest taka ciekawa funkcja, bo patrzcie, ja sobie tych juniorów mogę normalnie trenować, więc rzućmy okiem na bocznych obrońców, jest tutaj Rossi. No i grę w dziadka mu ustawmy. Chłopak się bardzo szybko rozwinie, więc Vialbę troszeczkę odpuszczę. No i jak widzicie, z Rossiego rośnie powoli kolejny Maldini. Milan po ostatnim zwycięstwie jest już na 4. miejscu. Następne to spotkanie z Weroną u siebie, jednak wiecie co, kolejne spotkanie, takie zamykające odcinek, chcę zagrać na wyjeździe, więc jestem pewien, że Milan spokojnie pokona Hellas Veronę na San Siro. O tym właśnie mówię, Caligiuri w 14. minucie na 1-0. To musi być spokojne zwycięstwo, nie możemy stracić punktów, a jeśli stracimy, no to ja sobie porozmawiam z chłopakami w szatni, no. O, Balotelli opuszcza boisko, Çalhanoğlu zdobywa gola i jak widzimy za zdjęcie koszulki, dostaje żółtą kartkę, Bonaventura na 3-0. Czy zobaczymy czwartego gola? Znaczy, zobaczymy. Nie, jest 3-0, świetnie. Mam informację dla kibiców Rossoneri. Czas ponownie przenieść się na San Siro i rozegrać mecz z Modeną. Wydaje mi się, że jest to dobra okazja do przeprowadzenia zmian, żeby też sobie inni pograli, choć z tego co widzę cała drużyna jest w formie, ale na przykład umieszcza takiego Nianga na ławce rezerwowej zamiast... No, zamiast Luisa Adriano, a niech Vialba sobie wystąpi w pierwszej drużynie, co tam. Wydaje mi się, że naprawdę rywale nie należą do najmocniejszych. Typujcie wynik w komentarzach, ja obstawiam skromne 5-0. Pokonałem Lazio, pokonam i Modenę. Zagram od samego początku super ofensywnie, tutaj nie ma co zwlekać ze zdobywaniem bramek. Tylko bez rzutu karnego, no dobrze, Çalhanoğlu odbierze piłkę, owszem. O panowie, do przodu, lecimy, już nie tracimy czasu. Lekkie podanie do Bonaventury. Mogę właściwie tam poszukać Caligiuriego i się opłaciło zagrać. Zaraz, poczekajmy, spokojnie. Jest kontrola piłki, owszem, Antonelli. Trzeźwo trzeba. No tak. Zaraz, no nie, ale nie, że gol samobójczy, ludzie. Uuu. O tak, o to właśnie chodzi, Vialba, ale no, jeszcze coś z tego wyjdzie, prawda? Utrzymał się przy piłce, uch, no mogłem podać. Balotelli poczekał na wsparcie, oczywiście Vialba w polu karnym, oddaje uderzenie, ojeny, obok bramki. Kurczę, no i zdobył wcześniej gola z podobnej pozycji, szkoda, że tym razem młodemu Hiszpanowi to nie wyszło. Dobra, myślałem, że mnie wyrzuciło z serwerów, jednak po prostu baterie mi siadają. Caligiuri, podanie, Mekses w polu karnym oddał naprawdę groźne uderzenie. No jeśli mam być z wami szczery, to w tym momencie jestem ustawiony na wszyscy do ataku, dlatego też właśnie obrońca uderzał. Świetnie, Balotelli, co za przyjęcie piętą, szkoda, że strzał nie wyszedł kompletnie. Thiago Cionek pomógł. Bonaventura w pole karne, zagranie przed Çalhanoğlu w polu karnym, zaraz, zaraz. Zapata, to musi być bramka, nie, nie jest. Główka, no Mekses, nie przepraszam, Caligiuri prosto w ręce Bellingera. I to musi być jedna dobra piłka do przodu, to właśnie ćwiczyliśmy, Bartek. Popesu kontra Balotelli, pff, Mario. Piękny odbiór Caligiuri. Ostatkami sił, Çalhanoğlu w polu, no nie, przecież te strzały nigdy nie wyjdą, w ostatnim momencie zawsze rywal blokuje. Menes to jest jedyny człowiek, na którym mogę polegać, ale i tak kończy się tylko rzutem rożnym. Nie no, ja mam naprawdę cholerny problem z tym pucharem Włoch. Same słabe drużyny mi się trafiają i nie potrafię ich pokonać. Będzie dogrywka. Caligiuri szuka... No nie, nie... O jeny się, dwójka tam przewróciła. Ach, te animacje. Wsta... Identyczne im się włączyły. Dobra. Nieważne. Ostatnie 15 minut, ja naprawdę nie chcę rzutów karnych. O jeny, niech wejdzie... Baka. Tak w razie czego. 5 minut do końca spotkania. Przecież to będą rzuty karne. Chyba, że teraz Çalhanoğlu podaje do Baki. Ale oczywiście bramkarz na posterunku. Musi podać. Bonaventura kontuzjowany trafia w słupek. No, co za piękny koniec spotkania. No niestety mamy jedenastki, czyli czas na wojnę nerwów. Balotelli, Menes, Baka, Çalhanoğlu. To po prostu musi się udać. Dlaczego zawsze on musi podchodzić pierwszy do rzutów karnych? Mario, zniszcz bramkarza, proszę. Balotelli, prosto, nie, nie trafia poprzeczka. Piłka nie wlatuje do siatki.
Czy będzie to mecz Drągowskiego? Drągowski broni rzut karny! Co za interwencja! Jeremy Menez, panenka! O, czy odważy się uderzyć w środek? Tak jest! Bartek broni drugi rzut karny! Baka zamienia rzut karny na bramkę, cudownie pod poprzeczkę. Bramkarz bez szans. Czy to się powtórzy? Czy Drągowski ponownie wyjdzie z serii rzutów karnych bez straconej bramki? Zobaczmy, są kontra, Bartek, no prosto w środek, no niestety. Nie byłem w stanie tego przewidzieć. Hakan Çalhanoğlu. Jego piłka potrafi przebić siatkę, potrafi również przebić te wszystkie mury na stadionie. Çalhanoğlu, rzut, ho-ho! Teraz niestety przebija i stratosferę. Milan ma oczywiście przewagę. Co zrobi Kalapaj? Zaraz, dlaczego on mi sam chodzi? Pat mi się psuje. Co jest tam już? Co jest? Bonaventura, lekkie Ej, słuchajcie, coś mi się skrzaniło. Nie wyznaczyłem kierunku nawet. Ta piłka leci. No super. Zobaczcie, znaczy wiem, że wy tego nie widzicie, ale on sam mi chodzi. Pat mi się skrzanił, no nie no. To jest konspiracja, czekajcie, to ta mama mi podłożyła jakieś feralne baterie. Cudownie. Już wygrałem rzuty karne i co? No i nic. De Jong, no co jest? Co się stało z tym padem? Ja nie wierzę, popsuł mi się. Ludzie, popsuł mi się pad, Nizetto! What the fuck? Co z nim jest nie tak? Co za dzień, no. Nie mogłem nagrać futa. Teraz odpadam w rzutach karnych z Modeną. Ja nie kłamałem, no sami widzieliście jak on chodził. Jak po pięciu flaszkach, no naprawdę w taki sposób odpadam, no nie no. Co to w ogóle za dzień? Ja mam nadzieję, że to jednorazowy wybryk mojego pada, ponieważ to gówno kosztuje 200, no. No serio, przecież on ledwo co używany jest. Coś czuję, że czeka mnie spotkanie z zarządem, nie no, to jakaś masakracja, ja przepraszam, że tak się to kończy, ale to nie była moja wina. Ten pad mnie wydymał, brzydko mówiąc, tylko cii. Nie mówcie nikomu, że tak powiedziałem. No szkoda, że w tak okropny sposób muszę kończyć ten odcinek. W Drągowski mi sam chodził, Bartek. No niestety jednak musimy odbyć rozmowę. Ech, dziękuję za oglądanie. Oby jutro było lepiej. Cześć, miłego dnia. Może wam się chociaż on uda.